Porozmawiajmy o dzierganiu. Jeśli widzimy się pierwszy raz, to cześć, jestem Magda i prowadzę kanał Miodzikart, na którym znajdziesz vlogi dziewiarskie takie jak ten, ale również tutoriale krok po kroku, jak wykonać daną rzecz na drutach. Także jeśli interesuje Cię taka tematyka, to koniecznie zostań ze mną na dłużej. A dzisiaj przychodzę z kolejnym vlogiem, update'em moich prac. Nie wiem jak się to stało, ale ostatni update był miesiąc temu, dokładnie 12 lutego był ostatni filmik, więc nie wiem jak to się stało, że minął mi miesiąc bez takiego update'u. Myślałam, że dam radę robić je po co 2 tygodnie, no może co 3, a tu mamy 4 tygodnie. Nie wiem czy też tak macie, ale ostatnie miesiące pędzą i mijają mi tak szybko, nie wierzę, że już mamy marzec, dopiero co był początek stycznia, także czas gna, ale ja staram się też dziergać w międzyczasie. Może też po prostu tak mi teraz to wyniknęło, bo mam wrażenie, że może trochę mniej miałam czasu na dzierganie i dlatego tak mi się przeciągnęło od ostatniego vlogu, ale dzisiaj jestem i chciałam się Wam pochwalić tym, co udało mi się skończyć. I pierwszy główny projekt, który udało mi się skończyć, mam dziś na sobie i jest to Paul Cardigan ze wzoru od Morka Nic. Wydaje mi się, że tak to się czyta, ale szczerze mówiąc nie mam pewności. Jeśli czyta się to inaczej, to napiszcie mi proszę koniecznie w komentarzu, ale tak mi się wydaje, bo to jest Mor C-A-K Nic, Morka Nic, Mor Morsanit? Nie wiem, jeśli wiecie jak to poprawnie wymówić, to koniecznie dajcie mi znać. Nie chcę tutaj wprowadzać w błąd. W każdym razie na pewno napis pojawi się na ekranie i link do wzoru zamieszczę Wam w opisie pod filmem. Więc jest to wzór na Paul Cardigan i jest to cardigan, tak jak nazwa wskazuje. Cardigan dziergany na drutach, głównie o grubości 4 mm, podwójną nitką. Ja zdecydowałam się na włóczkę dedykowaną. Tam mamy w ogóle do wyboru bodajże 3 różne kombinacje. Od razu jakby autorka wzoru je poleca. I ja zdecydowałam się na duo z Ficolany. Jest to połączenie pernili, która jest 100% wełną, z moherem, 70% moheru i 30% jedwabiu, więc takie połączenie. Jeśli chodzi o kolor, który ja tu mam, to w obu przypadkach jest to numerek 218 i jest to Chinese Red. Ja robiłam rozmiar M. Jak widzicie, jest to taki sweter lekko oversize'owy. Zamówiłam włóczkę, jakby ilość rekomendowaną we wzorze i to jest to, co mi zostało. Te motki niestety oba zaczęłam, bo po prostu byłam na różnych etapach w dzierganiu. Myślę, że na spokojnie jeden cały motek by z tego był. I zostało mi też sporo moheru. Zobaczymy, jest to taka ilość, z której może można wydziergać jakąś opaskę albo Sophie Scarf, więc może coś takiego. Generalnie z wyboru koloru jestem bardzo zadowolona. Bardzo mi się podoba właśnie połączenie biały t-shirt, ten czerwony kardigan, jasne jeansy, do tego tenisówki i bardzo mi się podoba to połączenie. Zostając jeszcze przy włóczce, generalnie bardzo dobrze pracowało mi się z tym połączeniem. Ten moher ma w sobie dość długie włoski, ale one mi nie wypadały, wszystko dobrze się razem trzymało. Też przy praniu, po praniu wszystko jest ok, wszystko zachowało taką formę, jaką powinno. Miałam ten sweter już ze 2-3 razy na sobie i uważam, że jest bardzo przyjemny.
to połączenie jest zarówno ciepłe, jak i bardzo wygodne w noszeniu. Na razie te włoski czerwone nigdzie mi nie latały i nie przyczepiały się do niczego, więc na razie z tym było wszystko w porządku. Nie zakładałam tego do ciemnych rzeczy, więc zobaczymy, jak to się sprawdzi może w innym zestawie. Ale generalnie to połączenie włóczek na razie dla mnie 10 na 10. Cieszę się, że właśnie zdecydowałam się na tą włóczkę dedykowaną, bo chciałam spróbować innej włóczki i z Ficolany jeszcze nie robiłam, nie dziergałam żadnego innego projektu, dlatego zdecydowałam się właśnie, że tutaj zaszaleję i kupię tą włóczkę dedykowaną. No i na razie się nie zawiodłam. Zobaczymy, jak będzie przy użytkowaniu, jak to się nam będzie kulkowało. To oczywiście będę Wam dawała znać. Na razie, jeśli chodzi o użyty materiał, wszystko jak najbardziej na plus. Jeśli chodzi o wzór i samo przerabianie tego swetra, może jeszcze powiem dla takich kwestii technicznych, że ja robiłam rozmiar M i jeśli chodzi o uzyskane wymiary, one o kilka centymetrów, ale to dosłownie z 2 centymetry na szerokości mi się nie zgadzają. Mi wyszedł sweter trochę węższy, ale to jest wina mojej próbki, która się nie zgadzała właśnie o oczko, o pół oczka. Ja raczej dziergam dość ściśle i zawsze po prostu te rzeczy wychodzą trochę mniejsze. Tutaj nie bardzo się tym przejmowałam, ponieważ właśnie mamy tu duży zapas na ten oversize, więc wybierając rozmiar M, tutaj mam sporo zapasu i jest tak dopasowany ten sweter, jakbym chciała. Także tutaj jakby ze świadomością, że ta próbka nie jest w 100% idealna, dziergałam zalecanymi drutami 4 mm. I przyznam się Wam jeszcze z jedną rzeczą. We wzorze są rozpisane 3 próbki na 4 mm, 3,5 mm i 3 mm. Więc aż 3 próbki na 3 różne rodzaje drutów. No i ja z racji tego, że jakby na czwórkach robi się tą główną część, 3,5 i 3 są wykorzystywane w tych innych elementach wykończeniowych, no to przyznam się szczerze, że tych próbek nie zrobiłam i poszłam trochę na żywioł. No i na szczęście nie ma to żadnych złych konsekwencji. Wszystko wyszło dobrze. Jakbym miała robić 3 próbki, to nie wiem, jakoś mnie to zniechęciło. Stwierdziłam, że zrobię właśnie tą jedną próbkę na tych głównych, bazowych drutach, no bo na tym mi najbardziej zależy, a to wykończenie się jakoś tam dopasuje. I jeśli chodzi o, no ogólnie o cały proces, sam wzór, a może bardziej konstrukcja tego swetra jest dość skomplikowana. Moim zdaniem nie jest to odpowiedni projekt dla osób początkujących, bo możecie się niepotrzebnie zrazić. Ostatnio oglądałam Magdę z kanału Nocna Dziewiarka i ona pokazywała swój champagne cardigan od Petit Knit, zrobiony reglanem. I myślę w ogóle, jak popatrzyłam na jej projekt i mój projekt, to one generalnie wyglądają bardzo podobnie na pierwszy rzut oka, więc jeśli jesteście osobami początkującymi, to zdecydowanie bardziej polecam Wam właśnie ten champagne cardigan od Petit Knit, bo ma prostszą konstrukcję, a przy następnym podejściu może właśnie Paul cardigan. I już Wam tłumaczę, na czym polegają te różnice i ta skomplikowana konstrukcja. Pokazywałam Wam w jednym z poprzednich vlogów, jak zaczęłam robić ten sweter, na jakim byłam etapie. I generalnie tutaj z tyłu swetra robimy taki panel. Więc robimy panel, który jest na plecach. No i potem przechodzimy dalej do przodu, tyłu, rękawy, które też tutaj zostawiamy, oczka potem podbieramy, więc jest to trochę zabawy. Były takie elementy, które ja też cieszyłam się, że były filmiki pomocnicze do tego wzoru, bo uważam, że w tym słowie pisanym mogłoby być trochę więcej szczegółów jednak w tym wzorze. Jeśli po prostu wydrukowałabym ten wzór, nie wiem, wyjechała gdzieś bez internetu, to myślę, że nie dałabym rady z wydzierganiem tego. Jednak przydały mi się filmiki pomocnicze i tutaj trochę jest minus właśnie, że jednak z samego tego wzoru
trochę można by dodać tam szczegółów, ciut więcej, żeby to było po prostu bardziej opisane, ale mam wrażenie, że może to jest moje po prostu osobiste zdanie na ten temat, bo ten wzór rzeczywiście ma bardzo dużo takiego tej tekstowej objętości, więc może to po prostu ja nie mogłam się z tym wzorem dogadać, że tak powiem. Więc podsumowując, ta konstrukcja sprawiła mi trochę trudności, ale cieszę się, że podjęłam to wyzwanie, ponieważ ten projekt wymagał wysiłku ode mnie. Musiałam trochę włożyć w ten sweter, żeby go zrobić. I to jest fajne, bo to mi pokazuje, że w dziewiarstwie cały czas można iść do przodu i cały czas się możemy rozwijać. I naprawdę inne dziewiarki czasem wymyślają takie konstrukcje, że myślę, że zawsze jest coś, czego można się nauczyć. To jest fajne, ale muszę Wam powiedzieć, że trochę się właśnie namęczyłam z tym swetrem i oceniam to jako pozytyw, ale też jak dziergałam ten sweter i robiłam, to muszę powiedzieć, że już na koniec, jak musiałam wykończyć dół i rękawy, trochę mi się już dłużyło, ale bardzo chciałam skończyć ten projekt, więc dałam z siebie 110% i go skończyłam. Wykończony jest ściągaczem 1:1. Jak widzicie, jest to taki trochę dłuższy ściągacz i taki sam ściągacz jest też na dole. Myślę, że wrzucę Wam pewnie tutaj gdzieś obok film, jak to wygląda na mnie. I co tutaj jeszcze mogę powiedzieć o tym swetrze? Mamy podwójną plisę. Tutaj jest bardzo ciekawy element, który bardzo mi się spodobał przy wyborze tego wzoru. Zobaczcie, tutaj na plisie jest ściągacz 2x2. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, bo ten kolor widzę, że bardzo jest taki rażący w kamerze. Natomiast mam nadzieję, że może coś zobaczycie, więc tutaj idzie zwykła plisa i tu mamy taką plisę ze ściągaczem 2x2. Tutaj jak widzicie, idzie mi ten panel, tutaj były podbierane oczka i przejście płynne w rękawy, tutaj z góry i tutaj też podbierałam oczka. Więc tak to wygląda. No i mam już doszyte guziki, 3 guziki, a na drugiej stronie plisy zrobione dziurki na guziki. I z tymi dziurkami na guziki miałam przygodę. Zrobiłam je w złych miejscach. Nie wiem, co się stało. Skończyłam całą tą część plisy i jedno oczko, ten otwór na guziki było zdecydowanie wyżej i miała zdecydowanie większą przerwę. Pierwsza dziurka z drugą, niż druga z trzecią. Zresztą nagrałam filmik, może Wam tutaj wrzucę, jeszcze go nie wiem, czy tam wszystko będzie dobrze widoczne, no ale właśnie miałam tutaj taką małą wpadkę, więc nie obyło się też bez prucia i to było właśnie takie chyba męczące trochę już na samym finiszu, bo praktycznie już tu wszystko było gotowe, też rękawy robiłam w międzyczasie i to pamiętam, że mnie trochę zmęczyło, jak zobaczyłam, że taki głupi błąd, bo coś się źle przeliczyłam oczka, no i musiałam spruć tą plisę, więc to mnie trochę zabolało, ale muszę Wam w ogóle przyznać, że przeszło mi przez myśl, czy tego nie zostawić, czy to naprawdę będzie się tak rzucało w oczy, ale na szczęście podjęłam decyzję o spruciu. Chciałam jednak, żeby było to zrobione porządnie, tak jak powinno być, więc teraz jest zrobione porządnie, odstępy między guzikami są równe i cieszę się, że jednak sprułam tą moją plisę. No ale jak widzicie, takie pomyłki się zdarzają. Nie wiem w sumie, jak nawet do tego doszło, bo miałam markery, ale coś potem przesunęłam i chciałam przesunąć o, nie wiem, 10 oczek chyba w jedną stronę. Potem gdzieś się zamotałam. Coś tutaj dziewiarska matematyka nie wyszła i musiałam potem pruć. Robię pol cardigan. Skończyłam już robić oba rękawy. Skończyłam robić ściągacz, plisę i mogłabym się zabierać za zamykanie oczek tutaj na dole, ale coś wydarzyło mi się po drodze i chciałam Wam pokazać, jaki błąd mi się przydarzył. Robię 3 dziurki na 3 guziki na jednej plisie i tu mamy jedną, tu mamy
mamy drugą, a tu mamy trzecią, czyli taką odległość ma między tymi dwoma ostatnimi, a ponad dwa razy większą ma między pierwszą a drugą dziurką. Nie wiem, jak do tego doszło. Musiałam coś tutaj źle zaczepić markery, więc teraz właśnie sobie przeliczyłam. Tutaj chciałabym, żeby ta ostatnia dziurka zaczynała się na tym samym, w tym samym miejscu, więc muszę spróć do tego miejsca i tu właśnie będzie zaczynała mi się druga dziurka, tak żeby była tutaj po środku. Czyli już mogłabym przechodzić do zamknięcia oczek na dole, ale niestety muszę się wrócić o ten fragment i tutaj zrobić tą moją środkową dziurkę. Więc miałam jak najbardziej przygody z dzierganiem tego swetra, ale na szczęście jest on już cały ze mną, zablokowany, mięciutki, gotowy do noszenia, no i już go noszę. Myślę, że on będzie moim wiosennym hitem, naprawdę. Ten kolor, ten krój, myślę, że to był naprawdę strzał w dziesiątkę i bardzo mi się sprawdzi na pewno ten sweter w nadchodzącym sezonie. Nie mogę się doczekać, żeby go dalej nosić. Więc jeśli macie jakieś konkretne pytania jeszcze co do tego wzoru czy do tej włóczki, to czekam na Was w komentarzach. Być może pominęłam jakiś szczegół, który będzie Was interesował, więc koniecznie mi napiszcie, a ja postaram się Wam jak najlepiej odpowiedzieć. Więc to jest taki jeden główny projekt, który udało mi się skończyć i jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się to zrobić. A w międzyczasie pracowałam jeszcze nad projektem pobocznym, który Wam pokazywałam. I jest to pochodna projektu, w którym wyzwania od hobby, w którym brałam udział, No Shades of Grey. Pokazywałam Wam mój sweter z alpaki, dopamine sweater w ostatnim vlogu. Kto nie wie, zostawiam link w opisie, a może, bo można wejść na kanał i obejrzeć ostatni vlog. Pokazywałam Wam sweter, który zrobiłam w ramach tego wyzwania i pokazywałam Wam, że zostały mi motki, włóczki, zostały mi 5 motków i przerobiłam je na szalik. Ostatnio Wam pokazywałam, że zaczynałam go robić, a teraz cały szalik mam już gotowy. Jak widzicie, 5 motków i każdy z motków dostał swój prostokąt. Zaczynałam w zasadzie tutaj i teraz już całość jest gotowa. Nie wiem, czy jeszcze w tym sezonie będę miała duży użytek z tego szalika, ale myślę, że taki szaliczek z alpaki do płaszcza jak najbardziej jeszcze na wiosnę też będzie potrzebny. Myślę, że jeszcze trochę się ochłodzi i taki szalik będzie mi jak najbardziej potrzebny, więc będę z niego korzystać na przemian z moim keyhole scarf, który Wam pokazywałam właśnie miesiąc temu w ostatnim raporcie moim z dziergania. I teraz tak, ten szalik powstał bez wzoru. Jeśli chodzi o to, jak wykonałam ten szalik, to zaczęłam od tego różowego koloru i nabrałam oczka. Zwyczajną metodą nabrałam oczka i zaczęłam przerabiać samymi oczkami na prawo. Nie pamiętam teraz, ile dokładnie nabrałam tutaj oczek, żeby uzyskać tą grubość, a jest to grubość jakieś, myślę, 17-18 cm i wydaje mi się, że tych oczek rzuciłam koło 70, pewnie plus minus 2 czy 4 oczka może, więc mniej więcej tak to wyszło. I w ostatnim vlogu pokazywałam Wam, że tutaj miałam jakby ten szalik jeszcze otwarty i zastanawiałam się, jak go zakończyć. Więc opowiem Wam po kolei, jak go zrobiłam. Więc narzuciłam te oczka, przerobiłam do końca motka samymi oczkami na prawo i potem to samo powtórzyłam ze wszystkimi czterema pozostałymi motkami. I stwierdziłam, że chciałabym jednak inaczej wykończyć ten szalik i zobaczymy, jak wyjdzie mi metoda zamykania oczek na 3 druty. I wyszło to, wydaje mi się, całkiem w porządku. Tu mamy taki delikatny szew. I tyle. W zasadzie myślę, że nie rzuca się to za bardzo w oczy. Tutaj przy zakończaniu trochę ten koniec mi wystaje, ale myślę, że tak przy noszeniu tego szalika to w ogóle nie będzie się rzucało w oczy. I
potem wróciłam się do tego mojego pierwszego prostokąta, sprułam sobie pierwszy rząd, narzuciłam z powrotem na druty oczka, przypilnowałam, żeby to złożenie było do siebie jakby równoległe, żeby tutaj nic mi nie było przekręcone i żebym mogła ten szalik jakby tak, zobaczcie, na płasko trzymać. Nałożyłam sobie na druty, podzieliłam na pół i też zamknęłam na trzy druty. Wybrałam taki sposób, bo właśnie mogłam z dwóch stron zrobić to od tej strony zewnętrznej. Nie musiałam jakby, wiecie, robić to od wewnątrz szalika, no bo potem musiałabym go, z jednej strony mogłabym tak zrobić i przerzucić go potem na prawą stronę, no ale właśnie zostałby mi drugi koniec i jak ten drugi koniec zakończyć. Dlatego zdecydowałam się właśnie na takie wykończenie. No jak widzicie, ono jakby no jest widoczne, no bo jednak jakby jest to w pewien rodzaj zszycia tych końców ze sobą, ale myślę, że wygląda to naprawdę dobrze. I tyle. I to był taki projekt, który właśnie ze mną najwięcej podróżował, jak jeździłam metrem czy komunikacją ogólnie. To po prostu miałam ze sobą torebkę, a w niej tą robótkę, no bo tutaj właśnie na krótkich drutach i same oczka prawe, o niczym nie trzeba pamiętać, bo zużywałam motki do samego końca i potem po prostu przyłączałam następny. Ja nawet nie miałam tutaj żadnego markera oznaczającego początek czy koniec rzędu, po prostu leciałam dookoła tyle, ile mi starczyło. I tyle, więc bardzo prosty projekt i myślę, że super pomysł na właśnie zużycie tych motków, które mi zostały. Bardzo mi się podoba to połączenie kolorystyczne. Myślę, że naprawdę te kolory super ze sobą grają. I cieszę się, że zrobiłam sobie taki szalik, więc teraz już będę miała dwa do wyboru, bo mam keyhole scarf i taki szalik, więc super. Muszę tylko pamiętać, żeby tego szalika nie zakładać ze z moim swetrem dopaminę sweter w tych samych kolorach, bo to już będzie za dużo. Ten szalik jest kolejnym super przykładem, jak można wykończyć swoje pojedyncze motki, które mamy zalegające w szufladzie, z którymi nie wiemy co zrobić. Także ja Wam prezentuję, można zrobić dla siebie taki szalik i mimo, że ma on cztery różne kolory, to i tak może to ze sobą wszystko dobrze wyglądać. Także to był projekt, który udało mi się skończyć też w międzyczasie, więc dwa projekty od ostatniego spotkania z Wami. I powiem Wam jeszcze, nad czym pracuję. Mówiłam Wam ostatnio, że mam wzór na cardigan z We Are Knitters i był to Sasa cardigan. Mam do niego zamówioną włóczkę bambu. I ostatnio jeszcze go nie zaczęłam, jak ze sobą rozmawialiśmy, ale tym razem mam już zaczęte. Zaczęłam od rękawa i mam zawrotne, nie wiem, z 20 cm, myślę, że nawet mniej. Nie wiem, czy po polsku ten ścieg ma swoją nazwę, ale jeśli chcecie się dowiedzieć, jak zrobić taki ścieg, to musicie wpisać w wyszukiwarkę na YouTubie Hexagon Stitch i tam zobaczycie wiele filmików krok po kroku. Więc na razie tak to wygląda, to będzie właśnie rękaw, tutaj będzie musiał być zszyty i idę dalej. Będzie to bardzo żmudny i długi proces. Już kilka razy musiałam tutaj pruć po kilka rzędów, bo spadało mi oczko i nie wiem, jakbym się bardzo starała je naprawić, one źle wyglądały. Nie wiem, więc po prostu cofałam się o kilka rzędów i robiłam je jeszcze raz. Ten kardigan jest robiony na drutach 3 mm, więc bardzo powoli przybywa na długości. I myślę, że naprawdę będzie to bardzo żmudny proces. Mam nadzieję, że uda mi się to skończyć w tym roku, ale wiem, że będzie ciężko i że będzie to na pewno projekt, który będzie powstawał w międzyczasie robienia innych projektów, bo po prostu ja chciałabym widzieć efekty szybciej. Jeśli teraz na przykład miałabym poświęcić
2 miesiące, myślę, dobre 2 miesiące, żeby zrobić ten kardigan, to straciłabym tą taką przyjemność i jakoś tak na pewno gorzej by mi się siadało do tego i dziergało, bo oczywiście to też jest fajne, też to fajnie wychodzi i ta dzianinka jest taka delikatna i bardzo cieniutka, więc super na pewno to będzie kardigan, ale będzie mnie to bardzo męczyło. Już wiem, że bardzo mnie zmęczy ten projekt, a nie chciałabym go odkładać gdzieś na półkę, chciałabym naprawdę go zrobić, więc będzie on powstawał bardzo długo. Więc to ja już jestem pewna, no ale zobaczymy, jak to będzie szło, może niedługo uda mi się ten rękaw dokończyć. To, co już jakby modyfikowałam we wzorach, zapomniałam, że wzory od We Are Knitters są tak bardzo skrótowe. Na przykład mamy narzuć oczka i nie jest powiedziane nawet, nie wiem, Italian, cast on, cokolwiek, po prostu narzuć oczka, więc narzuciłam sobie właśnie włoskim sposobem te oczka, żeby ten ściągacz mi tutaj ładnie wyglądał. No i tak jak Wam wspominałam, ten kardigan właśnie robię z włóczki bambu i jest to moje pierwsze podejście do tej włóczki i jest ona tak bardzo śliska. Na początku właśnie bardzo uważałam z każdym oczkiem, żeby mi się nic tutaj nie ześlizgnęło. Musiałam się chwilę do niej po prostu przyzwyczaić, ale teraz jest już coraz lepiej i będę szła w górę. Także na ten moment to tyle, co mogę powiedzieć. Będę ten kardigan robiła mierząc w trakcie. Znaczy trochę to będzie wiadomo utrudnione przez to, że muszę tutaj zszyć, ale... No, ale nie robiłam tutaj takiej pełnowymiarowej próbki, więc mam nadzieję, że to się nie zemści. No, mamy tutaj te kawałki, więc po prostu kawałki będę blokowała i sprawdzała, czy wymiary są zgodne z tym, co jest we wzorze. Więc to jest coś, co będzie się działo w międzyczasie. I jak już tak odkopałam te druty 3 mm, to przypomniałam sobie o jeszcze jednym projekcie, który kiedyś porzuciłam, a przecież warto by było może to dokończyć. I z mojej szafy wyciągnęłam, strasznie to jest pogniecione i nie wygląda elegancko, ale jest to Cumulus Tea od Petit Knit. Jest taka wygnieciona, bo robię ją z bawełny i trzymam po prostu w worku, który też ze mną jeździ w plecaku, żebym mogła to podziergać w drodze do pracy. Więc po tym jak skończyłam ten szalik i tutaj miałam same oczka prawe, stwierdziłam, że potrzebuję kolejnego projektu z samymi oczkami prawymi. Dzięki Sasa Cardigan przypomniałam sobie o porzuconym projekcie, który mam na drutach 3 mm i tak powróciłam do Cumulus. Udało mi się przerobić kilka rzędów. Widzę, które rzędy przerobiłam na ten moment, a do którego rzędu zostawiłam ten projekt, bo jednak teraz te oczka może wyglądają trochę lepiej. Ogólnie, jak tak patrzę na ten projekt, to mam duże nadzieje, że to się wyprostuje jeszcze w praniu, że pranie bardzo pomoże, bo jak tak się przyjrzymy z bliska, to nie tworzy to takiej równej, fajnej dzianiny, jednak tutaj część oczek jest luźniejsza. Nie wiem, czemu tutaj takie wyszły krzaczki. To projekt zrobiony z bawełny, więc no te oczka trochę takie właśnie wychodzą nierówne, ale też myślę, że wpływ na to miało to, że tutaj bardzo dużo robimy w rzędach, właśnie na tych cieniutkich drutach, bo praktycznie do zamknięcia tego dekoltu my chodzimy tylko prawo, lewo, prawo, lewo, więc najpierw dużo oczek na prawo, a potem jednak te oczka na lewo, no i wychodzi to trochę krzywo, także zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Chciałabym to skończyć, żeby właśnie mieć kolejny taki fajny letni projekt do założenia i właśnie zabrałam się za to teraz i mam nadzieję, że do lata się uda to dokończyć i też mam nadzieję, że uda mi się odnaleźć wzór, bo teraz jestem na etapie właśnie nałożyłam sobie druty i przymierzyłam ten projekt w międzyczasie i wiem, że jeszcze mnie czeka bardzo dużo rzędów na prawo, bo muszę zrobić kilkanaście centymetrów jeszcze na spokojnie, więc po prostu mam teraz pracę na prawo.
Pamiętam też, że któryś z tych i-chordów muszę spróć, ale to już mniejsza o to. W każdym razie mam nadzieję, że uda mi się odnaleźć wzór. Sprawdzałam na mailu moje maile, które dostawałam od sklepu Petit Knit i mam tam wszystkie pozostałe wzory, a nie mogę znaleźć tego Cumulus T. I nie wiem, o co chodzi. I mam nadzieję, że mam ten wzór po prostu gdzieś wydrukowany. Tak, żebym mogła sobie sprawdzić właśnie, czy to na przykład tutaj jeszcze zostało mi całe wykończenie i-cordem dookoła. No to fajnie by było wiedzieć, ile oczek muszę nabrać, żeby to wykończyć. I tam z ilu oczek też ten i-cord się składa, bo ja nie pamiętam już tego. Więc mam nadzieję, że odnajdę ten wzór, bo jak nie, to będę musiała go kupić jeszcze raz. Więc zaczęłam robić dalej tą koszulkę, ale w zasadzie... Nie wiem o co chodzi, więc to jest taki mój teraz projekt, który będę robiła w międzyczasie i będzie ze mną jeździł. A jeśli chodzi o kolejne plany, no to tak od ostatniego spotkania z Wami zamówiłam sobie Merino Extra Fine, dwa motki w takim musztardowym kolorze. W tym samym kolorze pokazywałam Wam Hipster Hat i robię drugą wersję w tym samym kolorze, więc... Trochę nuda, ale to powstanie w międzyczasie. I zamówiłam sobie włóczkę na kolejny sweter, ale nie mam jej jeszcze przy sobie. Czekam na przesyłkę z międzydrutami i tam będą moje motki na kolejny projekt. Zdradzę Wam, że będzie to projekt z magazynu od Sandnes Garn i ten magazyn też mam w tej przesyłce, więc na razie nic Wam nie pokazuję. To będę miała co Wam pokazać w kolejnym filmie, także... Musicie zasubskrybować koniecznie i włączyć dzwoneczek, żeby tego nie przegapić. No dobra, trochę się nagadałam. Mam nadzieję, że jesteś tu ze mną do końca. Jeśli Ci się podobało, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj, jeśli tego nie robisz. Będę również bardzo wdzięczna za komentarz. Jeśli nie wiesz, co napisać, wystarczy sama emotka. To też działa i pokazuje mi, że ten film faktycznie jest przez kogoś oglądany. Także dzięki za wspólne spędzenie czasu. No i co? Napiszcie mi koniecznie, co tam Wy macie na drutach. Czy robicie już w ogóle letnie projekty? Albo jakie wiosenne projekty macie na drutach? Chętnie popatrzę, co wybraliście, poinspiruję się. Może wpadnie mi coś w oko i też zawieszę wszystkie inne plany i będę musiała się rzucić na jakiś nowy projekt, który mi podeślecie. Także jestem bardzo ciekawa, co tam u Was na drutach. A na dziś już się żegnam. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.